młody Karol Wojtyła, kiedy został biskupem, napisał taki poemat rozważania na temat, co myśli biskup, kiedy udziela sakramentu bierzmowania. Ja sobie myślę, że rozważanie nasze rozpocznę od tego, co myśli kapłan, który kropi wodą święconą wiernych zgromadzonych na mszy świętej. No przede wszystkim widzi reakcję. Niektórzy, zwłaszcza dzieci, jak tak więcej tej wody poleci, a jeszcze na powiekę czy gdzieś miejsce za ciepłe, które ten zimną wodą jest pokropione, wzdraga się tak. Niektórzy zawiedzeni, że do nich te kropelki wody nie doleciały. Jak się mówi, wirtualnie zostali się pokropieni. Natomiast wszyscy, tacy czy owacy, wiemy, że to jest znak, który przypomina nam nasz chrzest święty i kiedy zostaliśmy polani wodą, na pewno skutecznie, bo wody jest normalnej, czasem za dużo, kiedy jest powódź, za mało, kiedy jest susza, a w chrzcie jest akurat tyle, ile trzeba. Wystarczy do tego, żeśmy właśnie dzisiaj tu przyszli do kościoła. To jest jeden z elementów, chrzest, jesteśmy w chrzcie świętym, który konstytuuje naszą wspólnotę. Nie tylko jako zbiór ludzi, którzy przypadkowo trafili do Tyńca, do kościoła, ale jeszcze to drugie dno naszej obecności, jako ludzie, którzy wypełnili to, o czym Chrystus powiedział w dzisiejszej Ewangelii, że wolą Bożą, zamysłem Bożym jest to, by uwierzyć w Jezusa Chrystusa, bo On został posłany przez Ojca. Teraz niezależnie od tego, czy wierzymy tak mocno, że nawet udało nam się poradzić ze sobą w ostatnim tygodniu, do tego stopnia przylgnąć do Chrystusa, że będziemy się wewnętrznie czuli gotowi do przyjęcia Komunii Świętej. To jest już dużo kroków do przodu i dużo sensownych czynów, myśli, słów w czasie ostatniego okresu czasu. Może zabrakło nam tej silnej woli, tej silnej wiary. I wciąż jeszcze dzisiaj będziemy patrzyli na tych, co przychodzą do Komunii Świętej, albo jako na dewotów, a może z zazdrością. Ja jeszcze nie. A kiedy ja? Można zapytać. Uwaga, bo mogę samochodem do domu nie dojechać. Wypadałoby wtedy być w stanie łaski. Przychodzimy do Jezusa tutaj, jako ci ochrzczeni ludzie, przypominając w ten sposób tych z Ewangelii, którzy zauważywszy, że Jezusa nie ma, przyszli do Niego, aż łodziami przepłynęli na drugi brzeg, a my, ponieważ w naszym otoczeniu Jezusa w takiej postaci, jak jest Eucharystia, spotkanie ludzi, nie ma, więc przyszliśmy tutaj, gdzie wiemy, że na pewno Go znajdziemy w Eucharystii. On tu powie, to jest bowiem ciało moje, tu jest, prawda? Teraz po co? Zastanawiamy się. Dzisiaj często ludzie się zastanawiają, dlaczego nie chodzą do kościoła. Połowa wiernych niby nie chodzi, a my myślimy o tym, wciąż sobie to pytanie na nowo stawiamy, a dlaczego my jesteśmy, po co żeśmy przyszli. Więc Jezus tak troszeczkę przekornie powiedział do tych ludzi, którzy lecieli za Nim ze wszystkich stron, bo że się nakarmili, bo chleb wam rozmnożyłem, no to lecicie. Pamiętajcie, chodzi o coś jeszcze więcej, bo wiemy, że tam, gdzie nie czuje się tego, że Chrystus daje chleb, to się nie przychodzi. I wtedy, kiedy Kościół rozdzielał w obfitości dary, i dary materialne, i dary duchowe, kiedy był punktem oporu za czasów tej bardzo trudnej komunistycznej dominacji popartej siłą, wszyscy szli do Jezusa, no przynajmniej do kościoła, do świątyni, bo czuli, że tutaj otrzymują i chleb jak potrzeba, i lekarstwa, i interwencje, kiedy byli uwięzieni, i poczucie wolności, i mogli swoje wiersze, poezje, prozy w kościele recytować, jak gdzie indziej im to nie było wolno. Wtedy lecieli biegiem. Wszyscy należeli do kościoła jako do siły, która była jedyną, prawdziwą, wolną, szanującą człowieka, walczącą o jego godność. Sytuacja troszkę zmieniła i to bardzo zależy przede wszystkim na chlebie, a Kościół już chleba nie daje, daje dużo. Nie mówi się o tym, że każdego dnia Kościół wyżywia około 100 tysięcy ludzi w rozmaitych biednych kuchniach tak zwanych, Kościół, znaczy my wszyscy, bo my płacimy, prawda? Księża z własnej kieszeni, niektórzy dokładnie z własnej kieszeni, świeccy, ci, którzy emerytury skromne, jeszcze z nich wyściubią trochę, żeby biedniejszym dać parę groszy. No ale tak na ogół wielu ludzi mówi, ten pokarm, co Kościół daje, to nie. I wobec powyższego nawet nie liczą się z tym, nie czują tego, że Chrystusa nie ma. I jedzą cokolwiek, prawda? Cokolwiek, znaczy ożywiają się wspaniale, jeśli chodzi o stół, często to jest bieda, a jednocześnie wystawność wielka. No i jeśli chodzi o te duchowe sprawy, które tak, przepraszam za wyrażenie, tak nachapają się w mediach, ile się tylko da. Informacje, sensacje, nie wiadomo jakie, czasem nieprzyzwoite, czasem tylko wulgarne, czasem brutalne, że tak się tym napełni, prawda, że aż nie ma miejsca na Jezusa wtedy. Tak jak kukułcze wypycha z gniazda prawowite pisklęta, jakie są, tak samo od nas świat ze swoimi informacjami jakoś wypycha z nas treści religijne, a treści te czysto gastronomiczne wypychają z nas, prawda, głód Eucharystii, głód chleba Bożego, tego, co jedynie daje życie wieczne. I teraz zastanawiamy się, aha, więc jeśli jesteśmy, to tutaj, czy my tęsknimy za tym chlebem eucharystycznym? Czy wiemy, czy odczuwamy to do nas wszystkich, którzy przyjmujemy Komunię Świętą, że jest nam dobrze w pewnym sensie, kiedy Jezus jest w nas. Bo często tak się je tego Pana Jezusa, jeszcze inni mówią, a nic się nie poprawiasz, nie widać, prawda, ja nie przystępuję, jestem lepszy od Ciebie. No, czy to chodzi tylko o to, żeby być lepszym? Kto z nas powie, że jest lepszym od tego, który nie przyjmuje Komunię Świętą? No, ale wiem, no, karmię się zdrowym pokarmem. Znaczy, nie jestem lepszy. Mam nadzieję, że zdrowy pokarm będzie sprawiał to, że moje życie wewnętrzne będzie się rozwijało, będę zdrowiał. Jeszcze inny będę zachęcał do tego, żeby szli w tym samym kierunku. Eucharystia, wielka sprawa, ważna rzecz. Ale Eucharystia nie jest celem. Eucharystia jest tylko drogą. Celem jest miłość. Popatrzmy na wielu, wielu ludzi, którzy nie mają możliwości przystępowania częstego do Komunii Świętej. Na wielkich przestrzeniach misyjnych, gdzie ksiądz przyjeżdża raz na miesiąc, 2, 3, na rok nawet, prawda? A więzienia, a obozy koncentracyjne, a kraje, gdzie jest bardzo prześladowana i się okazuje, że ludzie trwają stulecia, potrafią przez stulecia przechowywać wiarę, często w szczątkowej sytuacji, a jak krócej, no to zupełnie nieskażoną. Dzięki czemu? Głównie dzięki Słowu Bożemu. Bo Jezus karmi chlebem, tym, którym ja jestem chlebem danym za życie świata, ale Słowo Boże, oto Słowo Boże. I wiemy, ci starożytni ojcowie, tak zwani Abba, którzy żyli na pustyni, wtedy kapłan był stosunkowo rzadkością, przynajmniej w niektórych terenach. Kościoły były oratoria, ale często do kościoła prawdziwego trzeba się udawać gdzieś daleko. Czasem pustelnicy żyli bez Eucharystii przez dłuższy czas. Ale wtedy jako substytut diety, można powiedzieć, mieli Pismo Święte. Uczyli się na pamięć, przejmowali się tą miłością Pisma Świętego. Nadzwyczajnie zależało im na tym. Według tego żyli. I będąc oderwanymi z jednej strony od świata, służyli światu jak tylko potrafili. I nie mając do czynienia z wszystkimi kłopotami światowymi, intrygami i tak dalej, jednocześnie, ponieważ szatan atakuje nawet indywidualnego człowieka na pustyni z bardzo wielką mocą, to jest jeszcze może bardziej niebezpieczny niż miasto całe, to tam walczyli z tym złem, który w nich, w środku było. No i dawali sobie radę, zwyciężali. Siła była wielka. A sprawdzianem tego, czy ta walka była skuteczna, to właśnie to, co będzie w wypadku Eucharystii i poznawania Słowa Bożego. Relacja do człowieka, do człowieka. Przecież żeśmy czytali u nas na naszym wieczornym czytaniu, że taką zadziwiającą, że kogoś tam, takiego pustelnika samotnego, ktoś skrzywdził, że sobie nienawidził go, krzywdę mu zrobił. To dziwne, że też żył na pustyni, a był nie. Potem, kiedy się udało, że spotkali się ten skrzywdzony z krzywdzącym, kiedy dowiedział się ten, co odszedł, nie chciał z nim kłócić, poszedł na inne miejsce, kiedy zorientował się, że ten gdzieś jest w pobliżu, wyszedł naprzeciwko, uniżył się przed tym, który go zasmucił. I przyjął go serdecznie i ugościł jeszcze. No, darujcie, na nas ludzi jeszcze tak niezupełnie wysoko stojący to zadziwia. Uniżył się przed tym, który go zasmucił. Uniżył się przed tym, który mnie irytuje, który mnie złości. Mądrze, bo jeśli to naiwnie się czyni, to można bardzo wiele przegrać. Ale w Chrystusie uniżyć się przed tym, który mnie irytuje, złości, zasmuca, podjąć go w imię miłości Jezusa Chrystusa. I wtedy zmienia się oblicze tej ziemi, prawda? A jeśli tylko zawsze wet za wet, prawda? Zawsze zło to ja też, prawda? Ty niemądry, to ja ci w podobny sposób odpłacę. No to jest jasne, że później ani słowo, ani komunia, to nie ma tego owocu, sprawia, że nie jesteśmy świadkami tak, jakby było potrzeba. Prawda? I dlatego pomyślmy, jaki owoc tego naszego spotkania tutaj eucharystycznego i tego rozważania na tle tego, co Pismo mówi, Chrystusa, ku któremu przychodzimy, i owoców właśnie dalszych, bez względu na to, czy właśnie jesteśmy jako tako w zgodzie z Bogiem, co nie zwalnia nas od dalszej pracy nad sobą, i ufamy, że otrzymamy to wezwanie: sługo dobry i wierny, w małym byłeś wierny, to nad wieloma cię postanowię, wejdź do Królestwa Pana swego. A może jesteśmy w takim stanie, że Jezus mówi o nas, jak powiedział do świętej Faustyny: ci biedni grzesznicy, żeby wiedzieli, jak ja ich kocham. Żebyśmy wiedzieli, jak On nas kocha.